Cześć! Projekt małego stolika chodził za mną od kiedy Ewel kupiła gdzieś na wyprzedaży dwie sklejkowe podstawy do chyba ławy. Jak się rozejrzysz po dużych sklepach meblowych, to takie resztki można znaleźć za zupełnie pół darmo. To może być cokolwiek, w czym zobaczysz inspirację i nie ma żadnych ograniczeń. Można to malować, ciąć, składać inaczej, sklejać, po prostu do it yourself, pełną gębą. I po jakimś czasie właśnie przekładania tych elementów z kąta w kąt postanowiłem zrobić z nich stolik kawowy do takiego zakamarka na antresoli. Pokażę to na sam koniec. W trakcie filmu oczywiście podpowiem początkującym kilka alternatywnych rozwiązań wobec tych, które ja sam stosuję, żeby mieć wybór. Nie wszyscy mają takie narzędzia, jakie mam ja. Ludzie mają często inne i też można ich użyć. Zaczynamy od blatu z kilku desek paletowych. Muszę je odrzeć z drzazg i brudu. W ogóle to lubimy się z tym materiałem. Robię z niego stoliki, mapy. Ostatnio narobiłem z niego 8 metrów bieżących takich wąskich parapetów nad morze. Ale nie będzie o tym filmu, bo to by było wyjątkowo nudne. No to zanim zacznę używać tych desek, to z jakimiś elektronarzędziami bardzo dobrze jest oczywiście usunąć wszelkie gwoździe, śruby i tak dalej. Najgorzej jest, jak trafia się na ułamaną śrubę, nie ma jak wykręcić. Ja czasami tym razem musiałem poświęcić kawałek i normalnie to odciąłem. Potem, żeby uzyskać identyczną szerokość, złapałem cały pakiet tych desek i jadę to na grubościówce. Ważne jest, że ściski muszą być naprawdę dociśnięte. To jest szybkowrotowa maszyna, tam nie ma żartów. Za każdym razem zagłębię się o 0,3 mm i to nie jest pojedyncza deska, to jest pakiet, nie można szarżować, powolutku. Później trzeba opracować powierzchnię desek głównych. Noże są jeszcze ostre, więc można śmiało ładować nawet po dwie deski. Klejenia w ogóle nie pokażę, bo to jest taka rzecz, którą podpatrzycie w moich co najmniej 10 różnych filmach. No i szkoda jest czasu, żeby ciągle odkrywać tajemnice, które już przestały być tajemnicami. Ważne jest, żeby po wyschnięciu zeszlifować resztki kleju z krawędzi. Wtedy ślizg frezarki będzie jechał gładko, bez haczenia o nierówności. No i właśnie będę frezował. To jest, uważam, znacznie ciekawsze. Praca z frezarką górnowrzecionową jest bardzo miła. Wybieram frez 5 mm z dwoma ostrzami, żeby to przeciąć. Solidnie mocuję obrabianą klejonkę do blatu i jadę. Ważne jest, że wszystkie operacje, które robię na frezarce, mocowanie, szczególnie freza, robię na odłączonym kablu. To jest ważna uwaga BHP. I ważnych 5 uwag dla początkujących w pracy z frezarką. Po pierwsze, wymyślcie sobie taki suchy przebieg. Jak dokładnie pojedziecie, zanim włączycie obrabiarkę, w jaki sposób będziecie zaczynali, gdzie kończyli, jak przestawicie nogę, to trzeba nad tym pomyśleć. Suchy przebieg trzeba wymyśleć. Po drugie, jak wyłączasz obroty, czekaj, aż frez zupełnie stanie. W przeciwnym razie łatwo jest uszkodzić właśnie obrobioną krawędź. Po trzecie, po zaprzestaniu frezowania rozpoczynaj z frezem poza materiałem. Wprowadzaj go delikatnie w materiał już na obrotach. Jak kończysz, to zostaw 1 cm niedocięty i dokończ to brzeszczotem. Jeśli masz, zastosuj koniecznie odciąg pyłu, dlatego że to pomoże Ci zachować większą czystość, mniej pyłu. Oczywiście można całą tą operację przeprowadzić wyżynarką, ale wtedy więcej czasu poświęcisz na szlifowanie krawędzi, bo i tak trzeba skorygować nierówności, od tego się nie da uciec. Ja do wykończenia kółka w miejscach, gdzie mi tam coś lekko nie poszło, używam szlifierki talerzowej. Ale oczywiście można to z ręki też poprowadzić tarczą listkową na kątówce, jak ktoś sobie dobrze z tym radzi. Po szlifowaniu tarczę oczywiście czyszczę starym klapkiem. Jest o tym film na moim kanale. Zresztą w ogóle okazuje się, że zdobywają te filmy z poradami najwięcej subskrypcji. Jeśli jeszcze nie masz takiej na mój kanał, to śmiało albo daj dzwoneczek. Po wyprowadzeniu idealnej krawędzi znów biorę frez, tym razem stożkowy, żeby odciążyć optycznie blat. Dzięki temu blat, który jest nieduży, ale za to dość gruby, będzie wyglądał delikatniej. Spotkałem się z tym trendem w Szwecji. Na górze jest link do filmu. Jak już kształt jest nadany, zabieram się za stylizację powierzchni. Używam szczotki nylonowej, żeby wybrać miękkie drewno, to białe. Oczywiście najlepiej sprawdziłaby mi się satyniarka, no ale jej nie mam, więc robię tym, co mam. Wykończona powierzchnia może być przetarta papierem. Ja stosuję 220, potem odkurzam i potem jest następny ważny element, czyli wodowanie. Przecieram po prostu powierzchnię takim półsuchym gałgankiem. Chodzi o dwie rzeczy głównie. Po pierwsze, usuwam bardzo dużo pyłu.
Po drugie, w trakcie 10-minutowego przeschnięcia wszystkie luźne włókna mi się podniosą. Mogę je wtedy łatwo zeszlifować i to już jest naprawdę ostatni etap przed malowaniem. Do malowania wybiorę średniej szerokości pędzel z włókna sztucznego do farb wodnych, a taką stosuję w kolorze kaczego jaja. Sprawdzi mi się to najlepiej. Przy malowaniu warto wspomnieć jeszcze o tym pędzlu. Gdybym miał tą powierzchnię taką wylizaną jak szkło, to wtedy mógłbym zastosować na przykład wałek flokowy, ale nie mam. Tam i tak są bruzdy, więc nie mam takiej powierzchni. To jest tak, jak mawiał pierwszy sekretarz Gomułka. W imieniu Zjednoczonego Spożywczego Zjednoczenia PZP oświadczam, co następuje, gdybyśmy mieli stal, to byśmy produkowali puszki, ale nie mamy mięsa. Kto to jeszcze pamięta? No więc maluję pędzlem wzdłuż słojów, obie strony, najpierw w dół, potem ustawiam to sobie na trzech pineskach i maluję górę. Górę pomaluję dwa razy. W trakcie schnięcia wracam do moich nóg z marketu budowlanego. Robię sobie takie kontrawycięcia i połączę to na krzyż, chociaż chyba w oryginale to w ogóle nie miało tak być. Przy okazji w komentarzu bardzo bym prosił, jak ktoś zna nazwę takiego połączenia krzyżowego, no to myślę, że proszę o podpowiedź. Bardzo bym się chętnie dowiedział, jak to się nazywa. Ważna rzecz, do połączenia obu elementów stosuję klej poliuretanowy. Oczyszczam papierem ściernym lakier, żeby lepiej to trzymało. Po sklejeniu jeszcze dla bezpieczeństwa łapię sobie wszystko, jedną śrubę. A w sumie muszę powiedzieć, że śmiałem się zawsze z mojego ojca, jak robił takie za mocne łączenia, a wyszło dokładnie tak samo. Jestem taki jak on. Lat mi wysechł, mogę mu dodać dwa pasy z tej samej farby, troszeczkę przyciemnionej, żeby nie było dużego kontrastu. W ogóle takie wzdłużne pasy zawsze kojarzyły mi się z wyglądem desek surfingowych. Stosuję to chętnie w moich balance boardach. Kiedyś też powstał taki longboard w pasy, ale no muszę powiedzieć, że był wyjątkowo nieudany, chociaż był ładny, ale nie jeździł za dobrze. To był koniec projektu. Mój nowy stolik trafił na antresolę. Wreszcie mam gdzie odstawić kubek. Oczywiście, jeśli chciałbyś mi postawić wirtualną kawę do tego kubka, to bardzo, bardzo podziękuję. Link do wirtualnej kawy znajdzie się w opisie filmu. Dziękuję przy okazji za wszelkie nowe i za stare suby. Bardzo je wszystkie doceniam, podobnie jak dzwoneczki, no i łapki, wiadomo.